Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Drax, a to jest gra Uplink, która jest symulatorem hakera. Gra już bardzo stara, bo z 2001 roku, ale właśnie dzisiaj postanowiłem troszeczkę o niej opowiedzieć przy okazji tytułu, który się ukazał kilka dni temu, a mianowicie Midnight Protocol. Ponieważ Midnight Protocol jest pierwszą grą tego typu od dłuższego czasu, czyli właśnie symulatorem hakera. Niemniej jednak nie spełnia on do końca moich oczekiwań i tak sobie przypomniałem, myślę sobie, kurczę, Uplink to była świetna gra, to była najlepsza moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, gra, która była takim w cudzysłowie symulatorem hakera. No i właśnie pomyślałem, że troszeczkę wam o niej opowiem. Pokażę wam przy okazji zmodowaną wersję, która sprawia, że granie w Uplinka w obecnym czasie nadal jest świetne. I przy okazji też powiem wam kilka słów o Midnight Protocol. Może nawet od tego zacznę, powiem wam, co mnie skłoniło w ogóle do tego, żeby Uplinka ponownie zainstalować. Otóż Midnight Protocol ukazało się kilka dni temu i jest to gra z gatunku, powiedzmy, symulatorów hakera, ale te symulatory hakera są gatunkiem bardzo umownym, ponieważ liczy się tutaj bardziej idea, bardziej klimat niż jakieś faktyczne elementy symulacji. Większość symulatorów hakera nie ma wiele wspólnego z faktycznym programowaniem, faktycznymi czynnościami, które wykonują hakerzy. Jest takim, powiedzmy, popkulturowym mniejszym lub większym przybliżeniem. Czasami na tyle bliskim, że faktycznie można się trochę wczuć. Ale jeżeli twórcy jakiejś gry podejmowali, a parę takich prób z tego co pamiętam było, próbę stworzenia takiego realistycznego symulatora hakera, to niestety są to gry nie dla zwykłych ludzi. To są gry dla programistów po prostu i poziom trudności takich realistycznych symulatorów hakowania jest tak duży, że dla mnie takiego raczej przeciętnego gracza, normalnego gracza, są to zupełnie gry nieprzystępne. Gdybym miał się ich uczyć, to już chyba bardziej wolałbym się uczyć realnego hakowania, bo na jedno by wyszło, poziom skomplikowania wydaje się bardzo miejscami podobny. Zresztą pamiętam, że była wręcz taka jedna gra, nie pamiętam teraz jej tytułu, ale pamiętam, że właśnie szczyciła się tym, że jest w zasadzie całkowicie realistyczna. Różnica jedyna była taka, że stworzono takie wirtualne środowisko udające realny świat i realne interakcje z realnymi miejscami, instytucjami itd. Natomiast no, było to tak skomplikowane dla mnie, że odpadłem. No i kilka dni temu wyszedł Midnight Protocol. Takie w sumie miłe zaskoczenie, bo w ogóle uważam, że powinno być więcej tego typu gier. To jest aż dziwne, że gry o hakowaniu przy całym popkulturowym dorobku lat 80., 90., gdzie mieliśmy całą masę cyberpunkowych przecież różnego rodzaju opowieści i w filmach, i w grach, i w książkach, to po prostu tego było całkiem sporo. I przy tym całym popkulturowym dorobku no mamy gry o hakowaniu, zdarzają się średnio chyba raz na dekadę, coś koło tego pewnie, albo przynajmniej blisko. No i Midnight Protocol się ukazało, postanowiłem wypróbować, przetestować. Na razie jest jeszcze dla mnie za wcześnie, żeby zrobić z tego tak realną recenzję, ale takie pierwsze wrażenia, które mam z tej gry, mogę wam powiedzieć. Otóż gra jest utrzymana w bardzo fajnej estetyce, takiego minimalistycznego systemu operacyjnego, wszystko tutaj od tej strony się fajnie zgadza. Jednak to co nie do końca sprawia, że ja się tam czuję tym umownym hakerem, to fakt, że jest to gra turowa. I o ile ona posiada opcję trybu w czasie rzeczywistym, to jest to opcja przeznaczona faktycznie dla graczy, którzy już doskonale grę znają i chcą większego wyzwania, bardziej realistycznego wyzwania. No i wtedy byłoby świetnie, natomiast nie możemy sobie włączyć od razu tego trybu realistycznego w czasie rzeczywistym, bo zwyczajnie byśmy się pogubili i byśmy szybko
szybko nie byli w stanie po prostu w to grać. Ponieważ akurat Midnight Protocol ma taki patent na siebie, że uczymy się tam wpisywania komend z klawiatury. Grę całkowicie się obsługuje klawiaturą, ani trochę myszką. I musimy się uczyć pewnych komend i wpisujemy polecenia i wówczas podejmowane są różne akcje na mapie. No i gdybyśmy musieli, nie znając jeszcze sposobu tak naprawdę grania, co z czym i do czego, gdybyśmy mieli opcję czasową, a jeszcze dobrze nie pamiętamy komend, no to byśmy bardzo szybko pewnie polegli. Być może dlatego jest to gra turowa, ale z kolei Midnight Protocol właśnie jako gra turowa, poza tym, że jest w settingu hakerskim, to jakby nie daje tego feelingu, bo jeżeli to jest gra turowa, to znaczy, że możemy sobie, nie wiem, wykonać jedno działanie, iść na obiad i wrócić i zrobić kolejny ruch. Nikt w tym czasie nas nie namierza, nie ma żadnej presji czasowej. I to jest jakby, a presja czasowa wydaje się troszeczkę jakby integralną częścią tego obrazu hakowania, gdzie po prostu ktoś nas gdzieś tam namierza i musimy zrobić to szybko. Ja nie wiem, czy to ma pokrycie w rzeczywistości, bo tak jak mówiłem, ja nie jestem ani hakerem, ani nawet jakimś zaawansowanym programistą. Nie mam pojęcia o tym, jak przebiega takie hakowanie. Natomiast od strony popkulturowej jestem wychowany na całej masie różnego rodzaju obrazów i z filmów, gier i tak dalej, gdzie to hakowanie zawsze było takie na zasadzie szybko, bo nas namierzą. To jest, wydaje się teraz to takie jakby, ja tego oczekuję w pewnym sensie od gry. No i Midnight Protocol nie sprawdza się jako gra hakerska od tej strony dla mnie. Fajny patent z tymi komendami, sama mechanika jest ciekawa i tutaj jest wszystko ok, tylko tyle, że to jest właśnie gra turowa i gdzieś tu ulatuje dla mnie w tym wszystkim jakby jedna z tych podstawowych idei takiej gry o hakowaniu. No i tak grając sobie chwilę, nawet się bawiąc całkiem nieźle, ale czegoś mi brakowało i tak sobie pomyślałem, kurczę, kiedyś to był Uplink. Uplink to była świetna gra. Ja nigdy Uplinka nie przeszedłem do końca, nawet powiedziałbym, że nie osiągnąłem w nim jakichś tam w ogóle zawrotnych rezultatów, ale grałem i się dobrze bawiłem i pamiętałem, że klimat był świetny. No i postanowiłem odkurzyć tą grę i ponownie w nią zagrać. Wersja z 2001 roku niestety, no po prostu tak jest, że wygląda dziś raczej kiepsko. To znaczy problemem jest nie tyle wygląd, bo tam była minimalistyczna grafika takiego też systemu powiedzmy operacyjnego jakby, ale problem jest w tym, że gra fatalnie wygląda na wyższych rozdzielczościach, na monitorach większych i tak dalej. Po prostu czcionki są strasznie małe, albo jeżeli ustawimy niższą rozdzielczość, to są takie, wiecie, rozmyte, nieczytelne do końca. Źle się na to patrzy. Poza tym od czasów stworzenia Uplinka, który był wzorowany częściowo w interakcji nawet na wcześniejszych rozwiązaniach niż Windowsy, powiedzmy z 2001 roku, bo tam nawiązywał trochę do jakichś tam MS-DOS-ów, czy tam, nie pamiętam, w zasadzie nie mogę wam powiedzieć, do jakiego konkretnie systemu nawiązywał, natomiast były tam rozwiązania takie mało ergonomiczne. I dzisiaj to po prostu byłoby już raczej ciężkie do po prostu nawigowania. Jesteśmy przyzwyczajeni do bardziej wygodnych interfejsów użytkownika. I nawet z punktu widzenia hakowania, no raczej jesteśmy dzisiaj w stanie stworzyć sobie o wiele wygodniejsze interfejsy. I tutaj wkracza mod, który się nazywa Uplink OS. Mod, który stworzył jakiś gość parę lat temu i który uaktualnia grę do współczesnych standardów graficznych, czyli grę odpalamy normalnie w wysokich rozdzielczościach i wszystko wygląda dobrze, czytelnie. Zmieniono też częściowo interfejs tak, żeby był trochę wygodniejszy. I tutaj powiem wam tak, że z jednej strony ten
jest ewidentnie wygodniejszy, bo sobie odpaliłem dla porównania starą wersję Uplinka i wersję zmodowaną i faktycznie niektóre rzeczy przyjemnie zmieniono, przyjemnie uproszczono w tym sensie, że no, nie musimy się przekopywać przez różne pod okna, pod różne pod menu, tylko po prostu mamy wszystko bardziej pod ręką. Możemy wiele okienek otworzyć, możemy przeciągnąć sobie ikonki, takie różne wygodne drobiazgi i pod tym względem jest o wiele przyjemniej. Wygląda to całkiem fajnie, natomiast nie jest to też ideał. Zauważyłem w paru miejscach, że nawet zmodowany Uplink OS ma takie rzeczy jak ukryte trochę za bardzo niektóre aspekty, na przykład jak chciałem sobie zobaczyć, jakie mam zainstalowane na maszynie podzespoły, to chwilę szukałem, zanim znalazłem, gdzie jest ukryte to pod menu i ten widok, więc niektóre rzeczy wciąż są nie do końca super wygodne. Kwestia na szczęście logowania się co rusz jest o tyle do tych miejsc, gdzie się logujemy często, czyli do tych takich usług uplinkowych, tej organizacji, w której pracujemy. Mamy na szczęście zapamiętywanie hasła i loginu, więc wystarczy kliknąć w to miejsce poniżej myszką i mamy po prostu wypełnione. Nie musimy tego co chwilę wpisywać. Ale żałuję, że nie można tego po prostu wręcz ustawić, że automatyczne logowanie, to tak jak współcześnie, no, nawet nie wypełniamy, nie klikamy w ten sposób na zasadzie przywołanie zapamiętanych, wpisanych danych, tylko mamy automatyczne logowanie i cześć. No, tutaj jest troszeczkę tak pół na pół. Niektóre rozwiązania są zrobione lepiej, wygodniej, a niektóre wciąż mogłyby być wygodniejsze z punktu widzenia grania. Ogólnie jest jednak całkiem nieźle. Jedyny mankament nowego interfejsu Uplinka, który razi mnie chyba najbardziej od strony estetycznej, to jest zastąpienie mapy świata takim cybercubem, tak to nazwę, taką po prostu bliżej nieokreśloną bryłą takiego sześcianu z siatką naniesioną i tam mamy punkty niby umownie, że w cyberprzestrzeni, czyli te różne miejsca, oryginalnie miejsca na świecie, przez które się łączymy i przez które tworzymy naszą taką linię połączeń zmyłkowych, żeby łączyć się za pośrednictwem jak największej ilości punktów na świecie po to, żeby opóźnić nasze namierzenie, żeby jak najdłużej nie można było nas namierzyć. Mnie się bardzo podobało w oryginalnym Uplinku, że była mapa świata, były wpisane tam nazwy miast i miast państw i że po prostu klikało się i na przykład przekierowuje przez, nie wiem, Hongkong do Moskwy, z Moskwy na przykład gdzieś tam do Nowego Jorku, połączenie i tak dalej i miałem to na mapie i dawało to takie poczucie, że okej, używamy całego globu, jesteśmy przez różne państwa i tak dalej się łączymy, to było fajne. Tutaj zastąpiono to takim cubem, bez w ogóle nazw miast, co tworzy takie oderwanie trochę od rzeczywistości. Podejrzewam, że z punktu widzenia samego procesu hakowania jest to bez różnicy, ale no, wolałem poprzednią wersję. Po prostu wolałem poprzednią wersję. Poza tym obecnie, jak przywołujemy ten cube, to mamy efekt lekkiej przezroczystości tej warstwy, na której on jest. W związku z tym pod cubem, który sam ma taką siateczkę nałożoną, to jeszcze widzimy, co mamy pod spodem otwarte, czyli jakieś tam linki, napisy i tak dalej, to tworzy troszeczkę taką nieczytelność tego cuba. Mogłoby być po prostu bez tej częściowej przezroczystości warstwy i chciałbym, żeby była taka opcja zmiany. Tego niestety nie znalazłem i to jest dla mnie mankamentem. Ale okej, przejdźmy do samej rozgrywki. Aha, jeszcze przed rozgrywką bardzo krótko muzyka. Słuchajcie, muzyka w grze jest fantastyczna. Robi ona klimat, ona robiła klimat w 2001 roku. W obecnym czasie, jak gram, znowu robi klimat. Jest to takie retro,
cyber retro, bym powiedział. Takie coś, co w bliżej nieokreślony sposób przywołuje odpowiednie uczucia i wrażenia, tak to ujmę. Także bardzo polecam grać z muzyką, bo muzyka w tej grze robi bardzo dużo. Zresztą troszeczkę to jest taki uniwersalny chyba motyw w grach od Introversion, ponieważ Introversion swego czasu moi herosi, bo wydawali, bardzo mało gier wydali, ale to co wydali było fantastyczne, bo oprócz Uplinka wydali Defcon, który też był taki minimalistyczna mapa świata zarządzania arsenałem nuklearnym i świetnie udźwiękowione, także robiło właśnie to udźwiękowienie, klimat robiło niesamowity. Darwinia to jest kolejny tytuł, w którym byłem zakochany. Też minimalistyczna grafika, ale świetne udźwiękowienie i w ogóle pomysł na grę fantastyczny. Może do Darwinii zresztą, może wrócę do Darwinii, bo to jest jedna z najbardziej oryginalnych gier, w jakie grałem i po prostu swego czasu byłem absolutnie zakochany. To jest w sumie dobry pomysł, może nawet po tym materiale poszukam sobie Darwinii i gdzieś tam zainstaluję. W każdym razie, no i ostatnio są znani z Prison Architect. Gry, która zrobiła furorę, aczkolwiek i w nią nawet trochę pograłem i fajnie złożona jest i tak dalej, ale jakby sam klimat więziennego architekta nie bardzo mnie interesuje, więc nie jestem do końca zachwycony, że tak bardzo się uczepili tego konceptu, podczas gdy poza tym robili zazwyczaj gry, no bardziej powiedziałbym oryginalne i bardziej w moich klimatach, czyli takich cyber różnego rodzaju. Okej, okay, wracając do Uplinka, rozgrywka. Od strony rozgrywki mamy cudownie zrobioną po prostu zabawę, ponieważ podejmujemy się różnych zleceń i rozbudowujemy sobie w miarę zdobywania też kasy swój sprzęt, który też im szybszy procesor potrzebujemy, lepsze łącze itd., itd., to możemy wykonywać też trudniejsze zadania. Kupujemy też różnego rodzaju oprogramowanie hakerskie i różne programy, które też nam służą do różnych zadań. I podstawą jest w takiej najprostszej wersji to, że wybieramy jakieś miejsce, do którego chcemy się na świecie włamać i żeby nas łatwo nie namierzono, tworzymy sieć połączeń jak najdłuższą, jakby idea jest, żeby było to jak najwięcej połączeń z jak największych odległości, żeby ten czas namierzania nas był jak najdłuższy. No i zaczynamy włamywanie się, kupujemy sobie taki na przykład łamacz haseł na początek i zaczynamy hakować. Mamy tą presję czasową, która jest. Musimy, na początku zazwyczaj chodzi o usunięcie jakiegoś pliku lub skopiowanie go i przesłanie do zleceniodawcy. To są najprostsze zlecenia. I jest to super fajne. Jest to takie, wiecie, proste, zgrabne. Proste są te najprostsze zlecenia. Oczywiście im dalej w las, tym będziemy mieli więcej skomplikowanych rzeczy i też będziemy potrzebować sprzętu. I tutaj powiem wam, że minusem niestety już kiedyś i nadal pozostaje, bo jakby tutaj nie zmieniono rozgrywki w żaden sposób, jest to, że gra uczy nas w tutorialu tych, jak wykonywać te najprostsze zlecenia, ale nie uczy nas nic na temat tego, jak robić te zaawansowane zlecenia i troszeczkę jest to taka metoda prób i błędów, gdzie błąd kosztuje nas, bo jeżeli zostaniemy złapani, tracimy reputację i jesteśmy często zmuszeni do zapłacenia jakiegoś rodzaju odszkodowania. W związku z tym to nie jest takie bez konsekwencji, jeżeli nam się nie uda. Co prawda możemy się z tego wykaraskać, jeżeli mamy pieniądze na koncie, to możemy spłacić dług, możemy porobić więcej zleceń, gdzie nasza reputacja nie jest taka ważna, żeby się z powrotem odbić od dna, ale zawsze ryzyko jest, więc a że nie możemy w tej grze zapisywać save'a na wielu różnych slotach, tylko mamy jeden slot, więc jest to troszeczkę takie, wiecie, zawsze jest ryzyko, nie można cofnąć się z danego błędu, tylko trzeba ponosić jego konsekwencje. I żałuję, że właśnie nie ma więcej takich wyjaśnień. Poza tym
też to, co jest problematyczne, to opis misji czasami. Widać to szczególnie na misjach, które wymagają od nas włamania się do jakiejś bazy danych i zmienienia danych o kimś, na przykład dopisania jakiejś osobie kompetencji w jakiejś dziedzinie. Ponieważ w mailu, który dostajemy od zleceniodawcy, nie ma napisane, w jakim oknie tak naprawdę te dane trzeba wpisać, a mamy tam 3 albo 4 okna, z tego co pamiętam, 3 na pewno. I w które z tych okien należy wpisać te dane, o które chodzi? Często też nie jest to jeden do jednego, czyli musimy z opisu wywnioskować, jakie słowa, jakie rzeczy wpisać w określonym okienku. Ja musiałem parokrotnie i cały czas mi się to zdarza metodą prób i błędów. Tutaj podpowiedź, robi się to najlepiej w ten sposób, że kiedy wpisujemy dane w kartotece, zapisujemy je i nie rozłączając się od razu wysyłamy maila, że wykonaliśmy zlecenie i patrzymy, czy mail zwrotny zaraz się pojawi, że to jest nieudane, w sensie, że nie wykonaliśmy tak naprawdę tego zlecenia, czy że gratulacje wykonaliśmy. Jeżeli nie wykonaliśmy, to wpisujemy troszeczkę inaczej i zazwyczaj w przypadku włamywania się do tych baz danych na początku mamy dostatecznie dużo czasu, że możemy po prostu, będąc zalogowani, testować. I ja w ten sposób testując, za którymś razem po prostu zazwyczaj trafiałem, że to jest właściwe okienko i właściwa fraza, którą wpisałem, no i jest ok. Jak już to skumamy, to pewnie za jakiś czas będziemy już pamiętać, gdzie co się wpisuje. No ja grałem ostatnio w Aplinka bardzo dawno temu, więc nic nie pamiętam z tego, co kiedyś się nauczyłem. No ale jest to pewna niedogodność, że nie jest to super czytelnie w tych zleceniach napisane, gdzie mamy co dokładnie wpisać, bo to jest przecież dla nas dość istotne. Gra w tej wersji takiej podstawowej, robiąc te prostsze zlecenia, jest relatywnie łatwa, chociaż jeżeli by się wam zdarzyło grać i na początku popełnić błędy na zasadzie, że was złapią, to lepiej skasować save'a i zacząć od nowa, niż borykać się z obniżoną reputacją i czy płacić tam te odszkodowania, które są w grze. Więc lepiej zacząć od nowa. Żeby zacząć od nowa, musimy skasować tak naprawdę ręcznie z katalogu user w katalogu gry po prostu wszystkie pliki, bo tam się zapisują pliki związane z naszym kontem save'em. No i w zasadzie tak to wygląda. Gra oferuje coraz większą złożoność, poza tym mamy jakieś tam elementy, powiedzmy, świata, troszeczkę takie fabularne, lekko i tak dalej. Bardzo to jest fajny klimat. Gra, oceniam ją jako taką, w sumie gry na odstresowanie, taką, bo ona, pomimo że mamy presję czasową, ale nie jest jakoś taki, wielki hardcore w tej grze. Do tego świetna muzyka, która robi nam po drodze klimat. Bardzo jest to moim zdaniem udana produkcja i w zasadzie od czasu wypuszczenia właśnie Aplinka, czyli już prawie 20 lat, nie było gry drugiej tego typu, która by uzyskała taki fajny balans pomiędzy złożonością a przystępnością. Uważam, że Aplink właśnie jest bliski ideału, nie jest to ideał, ale jest całkiem blisko, relatywnie blisko pomiędzy stworzeniem gry, która jest z jednej strony dość rozbudowana, a z drugiej strony bardzo przystępna i każdy może zacząć się ją w miarę tam opanowywać i się dobrze bawić. Tyle z mojej strony, dajcie znać, czy graliście, gracie, jeżeli znacie jakieś fajne symulatory hakowania, napiszcie mi o nich, może nie znałem. Jeżeli graliście może więcej w Midnight Protocol, to też podzielcie się wrażeniami. Ja być może za jakiś czas nagram też recenzję z tej gry. A tymczasem łapka w górę pod filmem, czytam wasze komentarze. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć!